Dzień dobry. Ja nazywam się Jarosław Krasnodębski i jestem historykiem. Mam przyjemność zaprosić Państwa na spacer po dawnym Stanisławowie. Stanisławów miasto śpiewaj. Wraz z gościami, z Belwederem górko, a także z majzami, z Belwederem górko, a także z majzami. Spacery po dawnym Stanisławowie. W poprzednim odcinku zapowiadałem, że opowiem Państwu o życiu rozrywkowym Stanisławowa. Jednak z uwagi na obecny czas zmienił nieco kolejność. W tym listopadowym miesiącu, miesiącu poświęconym kornym hołdzie pamięci bohaterskich rocznic, miesiącu święta umarłych, przejdźmy się po grodzie stanisławowskim. Spójrzmy w oblicze minionych wieków. Posłuchajmy głosu umarłych. Pisała w 1938 roku dr Bronisława Daniek, nauczycielka ze Stanisławowa. Autorka tych słów miała na myśli cmentarz Sapieżyński. Jego nazwa pochodzi od ulicy Sapieżyńskiej. Była to jedna z najstarszych nekropolii na Kresach Wschodnich. Została założona już w XVIII wieku, a dokładnie w 1782 roku. Dla porównania, znany cmentarz Łyczakowski powstał 4 lata później. Natomiast warszawskie Powązki w 1792 roku, krakowskie Rakowice zaś dopiero na początku XIX wieku. Na stanisławowskiej nekropolii pochowano wiele zasłużonych osób, nie tylko dla miasta, ale również dla Polski. Miejsce spoczynku znaleźli tu uczestnicy powstań narodowych, powstania listopadowego i styczniowego oraz Wiosny Ludów, a także żołnierze z czasów I wojny światowej i wojny polsko-ukraińskiej, walczący po obu stronach tego konfliktu. Wśród pochowanych byli m.in. pisarz, członek rządu narodowego Agaton Giller, piewca Podola Maurycy Gosławski, poeta Wincenty Smagłowski, poseł do Sejmu Krajowego Galicji i burmistrz Stanisławowa Ignacy Kamiński. Dziś na terenie cmentarza znajduje się memorialny skwer. Część mieszkańców Iwano-Frankiwska może nie zdaje sobie nawet sprawy, że w tym miejscu istniał niegdyś największy cmentarz miasta. Informacji na temat pochowanych dostarcza nam dziś przedwojenna prasa i stare wydawnictwa książkowe. Bardzo ciekawe są wspomnienia i relacje z okresu rozbiorowego, które dotyczyło opieki nad grobami bohaterów. Marszałek II Rzeczypospolitej Ignacy Daszyński, gdy uczył się w stanisławowskim gimnazjum, zapamiętał, cytuję: "Na zaduszki ozdabiała polska młodzież grób powstańca poety Maurycego Gosławskiego. Co roku zbierała się młodzież, śpiewała patriotyczne pieśni, Boże coś Polskę, z dymem pożarów i tym podobne. Zazwyczaj rozdawano na cmentarzu jakiś wiersz okolicznościowy napisany przez ucznia gimnazjum lub szkoły realnej." Takie spotkania przy grobach bohaterów odbywały się także w przededniu rocznic powstania listopadowego i styczniowego. Pisał o tym Adam Gorzkowski. W czasach zaborów członek organizacji niepodległościowej Zarzewie. O zmroku wieczorem wspominał: "Gromadziły się masy młodzieży na mogiłach powstańców, gdzie rozpalano pochodnie smołowo, po czym wyznaczony przez organizację naszą mówca wygłaszał w miarę zdolności retorycznych
płomienne i wysoce niecenzuralne przemówienie. Po przemówieniu i odśpiewaniu pieśni patriotycznych formował się z cmentarza pochód, który przy blasku pochodni smołowych demonstrował pod koszarami i starostwem austriackim. W czasie mijania tych obiektów demonstranci wznosili okrzyki przeciwaustriackie i śpiewali pieśni przeciwpaństwowe jak: czy pamiętasz, Austriaku, lub pamiętaj, Austrio, przyjdzie jeszcze chwila, kiedy pomścimy, i tak dalej. W odrodzonej Polsce podtrzymywano pamięć o powstańcach i żołnierzach, którzy walczyli o wolność i granice kraju. Starano się, by w Dniu Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przyozdobić wszystkie groby żołnierskie na cmentarzu sapieżyńskim. W 1934 roku plan uroczystości wyglądał następująco. O godzinie 15, pisała prasa, wychodzi procesja z kolegiaty w kierunku cmentarza, którą prowadzi ksiądz infuat dr Baziak. O godzinie 15:30 zbiórka pod pomnikiem powstańców z roku 1863, po czym duchowieństwo odprawi egzekwie żałobne przy grobach powstańców, legionistów i 7 pomordowanych pełowiaków. Równocześnie chór Młodzieży Polskiej wykona szereg pieśni żałobnych. Udział w uroczystościach weźmie również i orkiestra Gimnazjum III. Warty honorowe wystawią drużyny harcerskie oraz Związek Strzelecki. Co zostało po najstarszej nekropolii Stanisławowa? Po II wojnie światowej cmentarz popadał w zapomnienie. W latach 50. zapadła decyzja o jego zamknięciu i nastąpiła dewastacja. Zachowane zdjęcia z tego okresu pokazują wygląd całych alei cmentarnych. Można mieć wrażenie, jakby przeszedł tu jakiś kataklizm. Ten tragiczny los udokumentował Adam Rubaszewski, który odwiedził Iwano-Frankiwsk. Na zdjęciach widać powalone pomniki, otwarte groby i podcięte krzyże. Żadnego poszanowania dla mogił żołnierskich. Grobowiec, w którym zostały złożone szczątki burmistrza Antoniego Stygara, ma wyłom w ścianie. Wiele osób z pewnością zadaje sobie pytanie, czy można było temu zapobiec. Ostateczna likwidacja cmentarza miała miejsce w latach 1980-1982. Na teren wjechały buldożery, które zrównały tysiące pomników z ziemią. W krótkim czasie zniknęła ważna część dziedzictwa kulturowego i duchowego Polaków, Ukraińców, Ormian i Niemców. Przypomina o tym 10 ocalałych nagrobków, w tym Maurycego Gosławskiego. Większość rodzin nie wie, gdzie pochowani są ich krewni. Wyjątkiem jest tutaj Agaton Giller, którego szczątki w 1981 roku udało się przenieść na warszawskie Powązki, tuż przed ostatnią fazą likwidacji cmentarza. Stało się to możliwe głównie dzięki reakcji Polonii amerykańskiej, która zabiegała o sprowadzenie jego prochów do kraju. Dziś pamięć o cmentarzu sapieżyńskim przywracają nam zdjęcia i zachowane opisy jego wyglądu. To wszystko. Myślę, że w przyszłości warto sporządzić listę pochowanych osób na cmentarzu. Mam nadzieję, że opowiedziana historia przybliżyła słuchaczom trudne losy stanisławowskiej nekropolii. W kolejnym podcaście wrócimy na szlak spacerów przedwojennych ulic dawnego Stanisławowa. Zapraszam. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP i Fundacji Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża lише погляди автора, авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Канцелярії Прем'єр-міністра Польщі і Фонду «Свобода і демократія».